Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa. Dzień dobry, panie ministrze. I rozwoju wsi. I rozwoju wsi. I nawet jeszcze dodam stanowisko nowe pełnomocnik rządu do spraw transformacji energetycznej i obszarów wiejskich. Tak, z takim zamierzeniem przyszedłem do resortu 16 września. Panie ministrze, to jak pan będzie tę polską wieś transformował, jeżeli chodzi o energetykę? Co się na polskiej wsi pojawi? Bo ostatni pomysł rządu to jest odejście od restrykcyjnych przepisów dotyczących wiatraków. W tym kierunku będzie chciał pan minister iść? Jestem wielkim krytykiem sprowadzania niemieckich wiatraków i doprowadzenie do ogromnych konfliktów społecznych, między innymi na obszarach wiejskich, poprzez stawianie wiatraków, których, umówmy się, w przeciwieństwie do wiatraków na morzu, czyli tak zwanego offshore, są bardzo mało efektywne. Ale to zaraz, ale mówimy o sprawie, jak 3 tygodnie temu rząd przyjął projekt ustawy, który właśnie pozwala na te wiatraki, powołuje parę dni później pełnomocnika rządu, który jest przeciwny tym rozwiązaniom. My jako Solidarna Polska od samego początku jakby trzymamy się tych ustaleń z roku 2016, które są dobrymi ustaleniami przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, który zablokował to całe lobby wiatrakowe, które w sposób... Ale właśnie chce blokować. W tej sprawie nas będzie czekać pozytywna dyskusja, bo chcemy pokazać alternatywę, zdecydowanie lepszą alternatywę i zdecydowanie skuteczniejszą alternatywę wobec tego całego lobby wiatrakowego. I tą alternatywą jest oczywiście biomasa, agro. Czyli ogromny segment polskiego przemysłu, który może powstać i zafunkcjonować, tak jak jest to w Szwecji, tak jak jest to w Niemczech, produkować energię elektryczną, między innymi z wykorzystaniem odpadów z produkcji rolnej, zapewniając rolnikom dodatkowe źródła dochodów, tak robią Niemcy. 5 gigawatów biomasy. Słoma na przykład. Na przykład tak? Słoma. No i weźmy na przykład słomę. No i jak ta energia elektryczna, gdzie będzie z biomasy produkowana? To jakieś małe, przydomowe elektrownie, wielkie, potężne bloki energetyczne? Biomasowe mogą w sposób efektywny spalać chociażby słomę. Słoma ma 14 gigajuli tej wartości energetycznej, a węgiel wykorzystywany w elektrociepowniach ma 22, czyli 1,5 tony słomy jest w stanie zastąpić 1 tonę węgla. No co to oznacza? No, oznacza to, że jeżeli Niemcy potrafią przy tych instalacjach, przy ich efektywności 90% produkować mnóstwo energii elektrycznej, a efektywność wiatraków to jest, nie wiem, 20-25%, no bo przecież jak nie wieje wiatr, to nie ma produkcji energii elektrycznej, jest to bardzo niestabilne źródło energii. To oznacza, że właśnie w sytuacji kryzysu, kiedy zastanawiamy się, jak produkować jak najtaniej energię elektryczną i ciepło w Polsce z wykorzystaniem własnych zasobów, no to jest pytanie. Czy chcemy stawiać na rolników indywidualnych, na biomasę agro, na własne surowce, na własne wykorzystanie potencjału obszarów wiejskich? Czy chcemy importować na siłę, tak jak mówi to PSL, Platforma, postkomuniści, wiatraki? Jak rząd wiatraki, jeszcze, tak zapewniał pan rządu w Niemczech, wiatraki. Rząd przyjął to jest pewna koncepcja w mojej ocenie, w związku z tym, że ja już przejrzałem i zrobiłem audyt finansowania między innymi biomasy w tych wszystkich środkach unijnych i widać ewidentny przechył na stronę fotowoltaiki i tego całego sektora związanego z wiatrakami. I wydaje mi się, że potrzebna jest bardzo mądra, ponadpolityczna dyskusja, bo to nie jest kwestia... Czyli rozumiem, że biomasa i za tym pójdą jakieś dofinansowania dla rolników, muszą, tak? Musi być przede wszystkim jeszcze pójść legislacja, bo kiedy patrzymy się na przykład na tak zwane spółdzielnie energetyczne, które przecież mogłyby na obszarach wiejskich czy we współpracy z mniejszymi miastami produkować energię elektryczną i ciepło, właśnie z wykorzystaniem potencjału rolników indywidualnych, no to widzę, przepraszam, również konkretne dzisiaj takie blokady ustawowe. To jest zapowiedź, panie ministrze? To jest zapowiedź, ustawy, to jest konkretnej legislacji, która otworzy możliwość inwestowania przez tych przedsiębiorców, chociażby cały przemysł rolno-spożywczy dzisiaj szuka pomysłu, w jaki sposób tanio produkować energię elektryczną i ciepło, również na własne potrzeby, wykorzystania tego wielkiego potencjału drzemiącego w obszarach wiejskich, a dzięki temu zapewnimy dodatkowe źródła dochodów dla polskich rolników. Jestem przekonany, że przemysł biomasy agro w Polsce może być jednym z najbardziej rosnących przemysłów w najbliższych latach. I biogazownie, biometanownie, to się wpisuje To też się oczywiście wpisuje.
wypisuje, to też są odpady. Niektóre są mniej lub bardziej... Też często mieszkańcy protestują. Oczywiście. Widzę takie historie. Pan mówi o wiatrakach przeciwko budowie biogazowni, niemetalowni. Niestety niektóre z tych instalacji, szczególnie jeżeli chodzi o biogazownię, są bardziej uciążliwe. Mhm. Ale akurat biomasa agro jest najmniej uciążliwym odnawialnym źródłem energii. I co jest paradoksalne, i mówię to jako wielki krytyk unijnej polityki, najbardziej promowanym przez Unię Europejską. To, panie ministrze, ten temat już zamknijmy. Co z węglem teraz? No bo jeżeli chodzi o wieś i kwestie energetyki na wsi, to węgiel jest dzisiaj pewnie najbardziej palącym problemem. Czy pan minister wie, jak te samorządy wiejskie angażują się w kwestię dystrybucji węgla, no bo rząd chce, żeby się włączyły w tę sprawę. Jest zainteresowanie jakieś, bo widać przede wszystkim w przestrzeni publicznej głosy takie bardzo krytyczne samorządów. Przede wszystkim dzięki decyzji pana wicepremiera Henryka Kowalczyka będziemy zapewniać węgiel po racjonalnej cenie przez Polską Grupę Górniczą dla polskich rolników, szczególnie tych, którzy mają na przykład szklarnie, mają instalacje, mają kotły węglowe po to, żeby zabezpieczyć kwestie dotyczące bezpieczeństwa żywnościowego i aby koszty energii, które dzisiaj dramatycznie rosną przez tą politykę unijną, przez Fransa Timmermansa i Ursulę von der Leyen, nie zabijały... To lepiej o tych rolnikach, którzy nie mają na węgiel, panie ministrze, powiedzieć. No, teraz czekamy na kolejne zapowiedziane przez pana premiera i pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego rozwiązania, które mają na celu jeszcze zmniejszyć koszty nabycia surowca przez miliony polskich rodzin. Prawica tutaj jest bardzo skuteczna. Ale pytam, czy pan minister jeździ po polskiej wsi, rozmawia z samorządowcami, żeby włączyli się w tę dystrybucję? Ja w tej chwili zajmuję się, jeżeli chodzi o dystrybucję, rozmawiamy z Polską Grupą Górniczą i przygotowujemy cały system, który ma spowodować, że polscy rolnicy będą w sposób transparentny kupować po jak najniższej cenie węgiel. I to jest realizacja koncepcji pana wicepremiera Henryka Kowalczyka, który świetnie w tej sprawie współpracuje z panem wicepremierem Jackiem Sasinem. No ale to rozumiem, konkretnie, że to dużych producentów żywności. Nie, to chodzi w ogóle o rolników, którzy, bo pamiętajmy, każdy na dostęp do surowca jest dzisiaj kluczowy z punktu widzenia produkcji rolno-spożywczej. Druga kwestia, która mnie w tej chwili zajmuje, ponieważ mój zakres kompetencji został rozszerzony, między innymi o kwestii energii i zajmuje się również rynkami rolno-spożywczymi, a więc dużą częścią gałęzi polskiego przemysłu. No prawie 20% to jest w ogóle produkcja rolno-spożywcza w Polsce, jeżeli chodzi o przemysł. I koszty energii i ceny dzisiaj są najważniejszym problemem. Jeżeli porozmawiamy z producentami mleka, jeżeli porozmawiamy z sadownikami, jeżeli porozmawiamy z każdym... No to wiemy. Ja panie ministrze pytam o konkretną sprawę. Jest dzisiaj spór, samorządy, rząd w sprawie dystrybucji węgla. Pytam, czy te samorządy, te gminy wiejskie, w których to jest bardziej paląca sprawa, dystrybucja węgla niż w dużych miastach pewnie, czy zaangażują czy będą... Nie mam żadnej wątpliwości, ponieważ samorządowcy na obszarach wiejskich to są odpowiedzialni samorządowcy, nie odwracają się od problemów mieszkańców. Ale to jest nie o intuicję, tylko o wiedzę. Ja mam wiedzę wynikającą z mojego doświadczenia jako byłego wiceprezydenta Opola i również radnego miasta Opola. Ja współpracowałem z wieloma samorządowcami i mamy do czynienia z pewną krzykliwą grupką nieodpowiedzialnych polityków Platformy Obywatelskiej, którzy oczywiście mają czas, żeby protestować w Brukseli przeciwko Polsce. Okay. Ale pan może powiedzieć naszym słuchaczom, rolnikom czy mieszkańcom wsi po prostu, że tam ich samorządy będą współpracowały z rządem i... To taki jest ustawowy obowiązek każdego wójta, burmistrza i prezydenta miasta, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Jest obowiązek, jest obowiązek zgodnie z ustawą prawo energetyczne zapewnienia dostaw energii, ciepła, paliwa gazowego. Mhm. No w tym gdzie obszarze... Gdzie jest węgiel? Ciepło systemowe, energia elektryczna, gaz. Panie redaktorze mnie próbuje łapać za słuchę, powiedziałem ciepła. W związku z tym kwestia ogrzania polskich domów to jest obowiązek samorządowców również, aby pomóc w tej sprawie, ponieważ samorząd jest częścią polskiego państwa. No nie może być tak, że kilku krzykliwych i nieodpowiedzialnych polityków Platformy Obywatelskiej, którzy mają czas na organizację jakichś kampusów z proniemiecką narracją, uchylają się od ustawowego obowiązku zapewnienia dostaw węgla na swoim obszarze. Na to absolutnie nie ma zgody. Jeżeli będą się od tego uchylać, trzeba wprowadzać bezwzględnie zarządy komisaryczne, wyrzucać tych samorządowców. Oni mają wręcz obowiązek pomagać ludziom. Mamy wojnę na wschodzie
i ci, którzy dzisiaj próbują wywołać zamęt, próbują wywołać jakieś protesty, a sami odpowiadają za wysokie ceny energii, bo za wysokie ceny energii odpowiada Platforma Obywatelska i PSL przez te swoje fatalne decyzje za 2008-2014 na poziomie unijnym, bo na przykład ten... Myślałem, że wojna i Rosja w dużej mierze, bo no, słuchając, premiera chociażby wczoraj, to mówi, że wysokie ceny energii... Ja mówię o konkretnych rzeczach. Jeżeli wszyscy wiemy, że jest patologiczny model ustalania ceny energii elektrycznej, a więc cena energii elektrycznej dla odbiorców całkowicie, można powiedzieć, jest oderwana od kosztów wytworzenia, to kto za to odpowiada? Rząd czy Komisja Europejska? Eurokraci. Donald Tusk, przepraszam bardzo, w tej sprawie zgodził się w 2014 roku na to, żeby wprowadzić właśnie ten mechanizm, który rząd Ewy Kopacz wprowadził w październiku 2015 roku, czyli oderwała się ta cena od kosztów wytwarzania, cena na giełdach. To jeszcze jedno dzisiaj Platforma Obywatelska najwięcej krzyczy przeciwko waszym rozwiązaniom. Po tym, jak Komisja Etyki zdecydowała o ukaraniu pana ministra Naganu za nazwanie opozycji partią niemiecką. Nie, no to jest jakiś kompletny absurd. No, te postkomuniści, Platforma i PSL nigdy nie zamkną mi ust i będę mówił prawdę. No nie może być tak, że opozycja, która przygotowuje 40 rezolucji przeciwko Polsce, namawia do sankcji, dzisiaj próbuje wywołać się zamęt. No tak, absolutnie zgadzam się z tym, że mamy w polskim Sejmie partię niemiecką, mamy stronnictwo niemieckie, będę ich tak nazywał. To są destrukcyjni politycy, którzy zamiast dzisiaj skupiać się na rozwiązywaniu problemów, lansują cały czas niemiecki model myślenia o państwie. Na to nie ma sprawy. Stawiamy Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa, był naszym gościem. Dobrego dnia panu ministrowi, państwu jeszcze do usłyszenia. Radio Plus. Sedno sprawy. A teraz zapraszam państwa na spotkanie z Kamilą Biedrzycką, jej gośćmi i programem Ekspres Biedrzycki.
dobry Państwu w czwartek. To jest program Ekspres Biedrzyckiej. Kamila Biedrzycka, kłaniam się. Witam Państwa bardzo ciepło i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Państwa gościem za chwilę Ryszard Sznep, dyplomata, były ambasador Rzeczypospolitej, między innymi w Stanach Zjednoczonych. Rozmawiać będziemy między innymi o tym, co wydarzyło się wokół ambasadora Rosji w Polsce. Opowiadałam już Państwu wczoraj bodajże, że został on wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, poinformowany o tym, że Polska oficjalnie nie uznaje hucpy, którą Federacja Rosyjska urządziła na terenach ukraińskich, organizując pseudoreferenda i twierdząc, że część ukraińskich terenów należy już w tej chwili do Federacji Rosyjskiej. Pan ambasador, no niespecjalnie, chyba nikt też się tym nie dziwi, przyjął argumenty strony polskiej i stwierdził, że te tereny rosyjskie są i nimi pozostaną. I oczywiście trwa bardzo gorąca dyskusja dotycząca tego, czy ambasador Andrzejew powinien pozostawać na swoim stanowisku, czy obóz rządzący nie powinien jednak zdecydować się na przekazanie mu, że jest persona non grata i że nie ma czego szukać w Polsce, jeżeli chodzi o działalność polityczną i dyplomatyczną, tym bardziej, że Andrzejew jest uważany za, delikatnie mówiąc, politycznego prowokatora. Czy ktoś taki jest nam potrzebny i czy naprawdę w obecnej sytuacji Andrzejew powinien pozostawać na stanowisku ambasadora? O tym między innymi właśnie z Ryszardem Sznepfem. Siergiej Andrzejew po tym, jak został wezwany do MSZ-u, doczekał się także komentarza ze strony Marii Zacharowej, która, oczywiście to rzeczniczka rosyjskiego MSZ, przypomnę, odniosła się do tego wezwania Andrzejewa do naszego polskiego MSZ-u i stwierdziła, że jest to niewłaściwe zachowanie polskich władz względem Andrzejewa i że według niego, czyli samego Andrzejewa, cel spotkania miał być inny. Usłyszał coś zupełnie innego od przedstawicieli polskiego MSZ-u. No i Zacharowa w związku z tym zasugerowała, że Zachód decyduje się na, tutaj cytat, prowokacyjne postępowanie względem wielu rosyjskich dyplomatów i urzędników państwowych, a polski MSZ dopuścił się rażącej prowokacji, proponując szefowi rosyjskiej placówki dyplomatycznej w zamian za jakieś wsparcie ze strony polskich władz publiczne wystąpienie przeciwko specjalnej operacji wojskowej. To jest temat bardzo skomplikowany. No i pytanie, jak i czy w ogóle układać sobie stosunki dyplomatyczne z Federacją Rosyjską, a jeśli tak, to na jakim szczeblu? Czy nie powinien on przypadkiem być tylko technicznym? Na ten temat z naszym gościem dziś, między innymi, ale oczywiście będziemy także rozmawiać o KPO, o ostatniej, no dość kontrowersyjnej, eufemistycznie to określę, wypowiedzi ministra Budy, który oficjalnie już i bez próby żadnego ubierania to w inne słowa przyznał, że to, że Polska w dalszym ciągu nie otrzymała pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, pomoże Prawu i Sprawiedliwości wygrać kolejne wybory parlamentarne. O tym też Państwu już wspominaliśmy. Na ten temat także będziemy mówić. No i będziemy także mówić o tej antyniemieckiej bardzo mocno polityce obecnego obozu władzy. To już nie tylko są żarty prezesa Jarosława Kaczyńskiego związane z tym, że Niemcy wyrzucają Polaków z pierwszej klasy w kolejach państwowych niemieckich, no ale za tym idą już zdecydowanie mocniejsze działania, w tym także kwestia noty dyplomatycznej podpisanej przez ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua w sprawie odszkodowań i zarówno niematerialnych, jak i materialnych kwestii związanych z II wojną światową. Będziemy także podkreślać, że ani razu pan minister nie użył słowa reparacje. To też bardzo ciekawy wątek i pytanie, dlaczego tego nie zrobił. Po godzinie 9.30 dr Anna Materska-Sosnowska z Uniwersytetu Warszawskiego. Oczywiście będziemy mówić o wszystkim, co się dzieje w polskiej polityce, ale także, drodzy Państwo, o bardzo ciekawej, w cudzysłowie rzecz jasna, ustawie. Ustawie o ochronie ludności. Ja nie wiem, czy Państwo słyszeli o tym, że Sejm niedługo będzie nad tą ustawą procedował. Ten projekt został już złożony do laski marszałkowskiej. No i problem polega na tym, że kiedy zagłębimy się w tę bardzo szeroką i bardzo długą ustawę, w ten projekt, no to możemy przeczytać, że Prawo i Sprawiedliwość chce wprowadzić dwa dodatkowe stany nadzwyczajne. Stan pogotowia i stan zagrożenia. One mają być ogłaszane zgodnie z tym projektem przez premiera, ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz wojewodę. Ale to nie jest clue tego, o czym chciałam Państwu powiedzieć. Okazuje się, że jeżeli jakikolwiek samorząd, na przykład gdański, warszawski, łódzki, no którykolwiek odmówi współpracy w kwestii tych stanów wyjątkowych, to rząd
i to jest najważniejsze, daje sobie prawo do wprowadzenia zarządu komisarycznego w tym mieście, co oznacza, że w sytuacji braku chęci współpracy ze strony samorządu czy wprowadzenia konkretnego stanu nadzwyczajnego, premier swoją jednoosobową decyzją będzie mógł wprowadzić zarząd komisaryczny, czyli sprawić, że obecne władze poszczególnych miast nie będą mogły pełnić swoich funkcji. Według konstytucjonalistów jest to sprawa niezgodna z ustawą zasadniczą i niektórzy nazywają to nawet zamachem stanu. Na ten temat rozmawiać będziemy z dr Anną Materską-Sosnowską, ale oczywiście nie ominiemy także kwestii Jacka Sasina, tego jak wczoraj bardzo mocno przez opozycję był krytykowany w Sejmie właśnie ze względu na organizację, czy też brak organizacji i sprowadzania węgla do Polski. To już kwestia ocenna oczywiście, więc na te tematy dziś mówić będziemy. I jeszcze tylko przypomnę Państwu, chociaż pewnie wszyscy zainteresowani doskonale wiedzą, Rada Polityki Pieniężnej wczoraj nie podniosła stóp procentowych, zostawiła je na dotychczasowym poziomie. Pytanie, jaki to może mieć wpływ na inflację? Bo teraz pojawia się pytanie, czy Rada Polityki Pieniężnej, czy Bank Centralny już po prostu stwierdził, że no, nie ma żadnego wpływu na inflację, że właściwie wszyscy stracili kontrolę nad tym, co się, jeżeli chodzi o drożyznę, dzieje, czy też jest w tym jakiś głębszy plan. Dziś prawdopodobnie czeka nas narodowy stand-up, czyli wystąpienie pana prezesa Adama Glapińskiego, który będzie tłumaczył taką, a nie inną decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Niedawno jeszcze mówił, że nie ma w Polsce żadnego kryzysu. Nie wiem, co Państwo na to. Zobaczymy, co pan Glapiński powie dzisiaj. Nie przedłużam, startujemy. Już za chwilę u Państwa Ryszard Sznepf. Бажаю здоров'я, шановні українці. Провів сьогодні засідання ставки Верховного Головнокомандувача. Основний пункт порядку денного – це наш рух до звільнення всієї української землі і все те, що необхідно для реалізації нашої оборонної операції. Постачання зброї та боєприпасів, взаємодія з партнерами, матеріальне забезпечення, протидія новим видам озброєнь, які є у окупантів. Звичайно, не можу розголошувати конкретні питання, які обговорювалися ставкою, але більшість доповідей, прийняті звіти і затверджені плани точно порадують українців і точно засмутять окупантів. Бо за все їхнє зло вони будуть відповідати. Відповідати перед нашою зброєю, перед українським судом і перед міжнародним правом. Ніхто з них від цього не втече. Тільки за цю добу на Херсонщині від псевдореферендуму було звільнено і стабілізовано такі населені пункти, як Нововоскресенське, Новогригорівка і Петропавлівка. Ми маємо сьогодні і кілька подій, які дуже вагомо підтверджують віру світу в майбутнє України, довіру світу до нашої міцності. По-перше, починаємо приєднання України до Організації економічного співробітництва і розвитку. Це одна з найбільш престижних глобальних організацій. Вона об'єднує 38 найсильніших держав. Друга подія. Разом з нашими друзями Іспанією та Португалією подаємо заявку на проведення Чемпіонату світу по футболу 2030 року. Я дякую усім, хто воює і працює заради нашої перемоги. Я дякую усім, хто допомагає Україні і тисне на Росію заради миру. Обов'язково переможемо. Слава Україні! Państwa gościem Ekspresu Biedrzyckiej Ryszard Sznepf, dyplomata, były ambasador Rzeczypospolitej, między innymi w Stanach Zjednoczonych. Kłaniam się, panie ambasadorze, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się również. Panie ambasadorze, na sam początek, ponieważ przed chwilą słyszeliśmy Wołodymyra Zełenskiego, nie miałam z panem okazji wcześniej o tym porozmawiać, więc pytam teraz, jak pan zareagował na to stanowisko Ukrainy, która prosi o to, żeby zastosować wobec niej taką przyspieszoną ścieżkę wstąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego? Czy pana zdaniem to jest ze strony ukraińskiej propozycja uczciwa wobec partnerów z NATO w sytuacji, w której jako kraj w stanie wojny domagają się tego, żeby rozszerzyć sojusz północnoatlantycki? My oczywiście wszyscy bardzo mocno Ukrainę wspieramy, ale no też chodzi o pewną odpowiedzialność sojuszniczą. Co pan na ten temat sądzi? Znaczy, moje rozumienie postawy prezydenta Zełenskiego i Ukraińców w ogóle jest bardzo szerokie. Kraj znajduje się pod atakiem wojsk najeźdźczych
I w związku z tym różnego rodzaju propozycje, różnego rodzaju oceny oczywiście wynikają z pewnego sytuacji emocjonalnej i moralnej. Ukraińcy mają prawo domagać się więcej, natomiast świat będzie oczywiście to wszystko mierzył i próbował sprowadzić do poziomu realnego. Propozycja czy zgłoszenie się, tak można by to określić, Ukrainy do NATO jest dosyć oczywista. Ukraina chce być w NATO i chce pokazać, że wysiłki rosyjskie spełzły kompletnie na niczym. Natomiast NATO będzie mierzyć tę sytuację. Na pewno w okresie konfliktu, trwania konfliktu, takie przystąpienie nie jest możliwe. Natomiast jakaś szybsza ścieżka, wyobrażam sobie, że tak, z całą pewnością w środowisku natowskim nie zabraknie sympatii i przychylności dla Ukrainy. Kwestie są dodatkowe, to znaczy kompatybilności armii, wyciszenia różnego rodzaju konfliktów, ale też kontroli nad armią. I tutaj pojawiają się jak gdyby pewne sygnały, które troszkę niepokoją. Mam na myśli doniesienia The New York Times, które mówi o tym, że według źródeł amerykańskich za zamachem na Darię Duginą, śmiertelnym zamachem, stały jednak służby ukraińskie. To jest taka przestroga ze strony wielkiego sojusznika i przecież sprzymierzeńca, aby władze ukraińskie powściągnęły się i nie wychodziły zbyt daleko poza inicjatywy, które proponują Amerykanie. To jest jednym słowem sytuacja, w której Ukraina ma prawo moralne, ma prawo jako kraj zaatakowany i w stanie wojny domagać się wiele i wykonywać wiele ruchów, ale z drugiej strony jest NATO i jest Unia Europejska i są przede wszystkim Stany Zjednoczone, które mają na celu dbałość o globalny jakiś ład i w związku z tym nie chcą dopuścić do sytuacji skrajnych. Mam na myśli oczywiście możliwość, o tym się dyskutuje dużo, ataku jądrowego, czyli użycia jakiejś broni nuklearnej, czy to na polu walki, czy też być może gdzie indziej. Jeżeli już, stawiałbym raczej na jakieś wody międzynarodowe, to mógłby być na przykład chociażby Bałtyk, gdzie Rosjanie mogliby chcieć pokazać, że jednak użyją broni i to byłaby taka kolejna przestroga. Dodam do tego, że tego typu pogróżki nie powinny zmieniać polityki Ukrainy i sojuszników europejskich, ale byłoby niezwykle pochopne po prostu całkowicie o tym milczeć i nie rozważać takiego też scenariusza. Ja nie tak dawno, dosłownie kilka dni temu, słyszałem z ust jednego z członków rządu Prawa i Sprawiedliwości taką oto ocenę, że my się wojny nie boimy, nie tak jak ci tchórze na Zachodzie. I zastanawiałem się, czy to jest taka młodzieńcza buńczuczność tylko, czy może po prostu skrajna głupota. To a propos prowokacji także ze strony Federacji Rosyjskiej, panie ambasadorze. Mieliśmy do czynienia z wysadzeniem dwóch nitek Nord Streamu, czyli Nord Stream 1 i Nord Stream 2. W tej chwili wielu ekspertów od bezpieczeństwa zwraca uwagę, że szczególną troską i ochroną powinien być objęty gazociąg Baltic Pipe, bo sytuacja może się powtórzyć. Mamy informacje dotyczące tego, że okręt wojenny rosyjski, który ma na swoim pokładzie broń atomową, opuścił bazę i wypłynął w morze. Mamy też informację, że wczoraj Włosi przechwycili rosyjskie samoloty, które naruszyły przestrzeń powietrzną krajów natowskich, w tym podobno Polski. I teraz pytanie, jak my się jako Zachód, jako całość powinniśmy, no przepraszam za potoczność sformułowania, ale ustawić wobec tych prowokacji, których prawdopodobnie będzie więcej. Bo rozumiem, że musimy się spodziewać, że tutaj Putin będzie eskalował, jeżeli chodzi o te prowokacyjne zachowania. Zgadzam się z panią redaktor, że ten obszar, w którym w tej chwili te prowokacje się dokonują, jest szczególnie zagrożony. Ja to w takim wpisie prywatnym, facebookowym wyraziłem, mówiąc, że ten wysadzenie rurociągów było sygnałem, że
ktoś, a w tym wypadku prawdopodobnie jednak Federacja Rosyjska jest gotowa nawet poświęcić swój rurociąg, który i tak w gruncie rzeczy nie jest czynny i pewnie długo, a być może w ogóle nie będzie nigdy działał. Natomiast w ten sposób przekierowała oskarżenia na inne strony. To oznacza, że być może właśnie te wody międzynarodowe Bałtyku są takim miejscem szczególnie wrażliwym. Te działania, o których pani wspomina, a więc wypłynięcie statku z bronią nuklearną, te naruszenia powietrznych granic terytorialnych, tak, przez samoloty rosyjskie. To wszystko składa się na jakiś taki obraz pewnego zagrożenia, który jest budowany właśnie tam. I co w tej sytuacji powinna zrobić koalicja aliantów, sojuszników? No myślę, że przede wszystkim wzmocnić siły na obszarze akwenu bałtyckiego, to znaczy rozmieścić tam więcej jednostek morskich. No tutaj trzeba by liczyć na przede wszystkim Skandynawów i Niemcy, ale myślę, że jednostki amerykańskie również by się przydały. O ile wiem, jeden z lotniskowców wypłynął w tej chwili, to ten najnowocześniejszy, Gerald Ford, z bazy amerykańskiej. Zbudowanie tam takiej zapory i pokazanie, że Bałtyk, który jest morzem pomiędzy już w tej chwili wyłącznie sojusznikami, praktycznie rzecz biorąc, natowskimi, nie będzie broniony i będzie chroniony właśnie przez siły wspólne. Także zwiększenie ilości lotów kontrolnych nad Morzem Bałtyckim. To powinny być też troszkę pokaz siły, że jesteśmy razem i jesteśmy zdeterminowani. Myślę, że tutaj i Finowie, i Szwedzi, i Norwegowie byliby bardzo ważnym elementem tej całej rozgrywki, która się w tej chwili na naszych oczach dokonuje, żeby jednak uniknąć jakiegoś ataku, nawet bronią taktyczną, bo to jest tylko wstęp i jak fachowcy mówią, to otwiera puszkę Pandory i wtedy eskalacja przestaje być kontrolowana. Podsumowując ten wątek naszej rozmowy, panie ambasadorze, rozumiem, że my musimy być gotowi na coraz większą liczbę rosyjskich prowokacji, rozmaitych. Zdecydowanie tak, zwłaszcza na tym obszarze, który wydaje się być no, jakby stworzony, bo nie buduje sytuacji, w której naruszone są granice NATO z jednej strony, krajów natowskich. Z drugiej zaś dotyczy właściwie wszystkich krajów, które są położone nad Bałtykiem, a więc mamy Republiki Bałtyckie, mamy Polskę, Niemcy, mamy kraje skandynawskie, Danię również. Jednym słowem to jest taka przestroga wobec całej północy Europy, która jest w tej chwili związana z sojuszem natowskim, że uważajcie, bo następny krok będzie mocniejszy i trzeba temu zapobiec i pokazać, że jesteśmy gotowi oczywiście, bez jednocześnie wymachiwania szabelką, jak to się kolokwialnie mówi. Czy ja dobrze rozumiem, że pan tak delikatnie sugeruje, że jednak ta odpowiedź państw zachodnich, państw natowskich jest niewystarczająca wobec polityki Kremla i polityki reżimu Putina, że ta odpowiedź powinna być oczywiście wyważona, ale jednak silniejsza, mocniejsza? Tak, mam na myśli przede wszystkim pokaz jedności całej wspólnoty i jej siły. To znaczy muszą się pojawić większe ilości, powinny może raczej, nie tyle muszą, jednostki morskie i to takie, które są przygotowane do obrony rzeczywiście, wyposażone dobrze, nowoczesne i różnych pochodzące z różnych armii, a wszystkie są członkami NATO, więc myślę, że taka manifestacja siły ze strony Zachodu byłaby potrzebna właśnie na Bałtyku. Wspomniał pan przed chwilą o takim zagrożeniu użyciem broni taktycznej, jądrowej. O tym także mówi się ostatnio coraz więcej. O tym trzeba mówić oczywiście w sposób wyważony i realny, żeby nie wprowadzać jakiejś niepotrzebnej paniki. Natomiast no, chociażby z amerykańskiego wywiadu coraz częściej płyną informacje, co wcześniej się nie zdarzało, że oczywiście prawdopodobieństwo użycia broni jądrowej jest nadal niskie, ale istnieje. Pana zdaniem rzeczywiście Kreml może zdecydować się na takie rozwiązanie? No byłoby skrajną nieodpowiedzialnością mówić, że taka ewentualność w ogóle nie występuje. Więc powinniśmy myśleć, że to też może się zdarzyć, aczkolwiek tak jak pani mówi,
ta perspektywa wciąż jest dość mglista, ale sytuacja na froncie wojny jest dla Rosji bardzo niekorzystna i wydaje się, że rzeczywiście Ukraina złapała wiatr w żagle, nie tylko w sensie promocji własnego kraju, ale w sensie militarnym, czysto militarnym. To w oczywisty sposób zwiększa zagrożenie użyciem broni taktycznej. Broń taktyczna, czyli do mniej więcej 100 kiloton, to może być jednak dosyć dramatyczne, powiedzmy sobie szczerze. Taka ewentualność istniała już wielokrotnie w historii świata powojennego, ale być może bezpośrednie zagrożenie upadkiem Władimira Putina może determinować w sposób zdecydowany wykorzystanie takich środków. Europa, Stany Zjednoczone, sojusznicy natowscy powinni oczywiście odpowiedzieć gotowością do przeciwdziałania, aczkolwiek pamiętajmy o tym, że użycie broni taktycznej nie jest związane ze stałymi silosami, które są nadzorowane też satelitarnie, tylko to jest broń mniejszego kalibru, która jest transportowana w bardzo różny sposób. To mogą być samoloty, to mogą być okręty podwodne, to mogą być też wyrzutnie na kołach po prostu, czyli zmieniające swoje położenie. I tutaj jakby kontrola, monitorowanie sytuacji jest dużo trudniejsze, ale to się odbywa. Ja mam zaufanie do amerykańskiego zwiadu, zwłaszcza satelitarnego i do analizy sytuacji, że te ruchy, o ile one rzeczywiście wystąpią, będą odkryte, będą ujawnione i być może będzie to przeciwdziałać jakimś dramatycznym zupełnie działaniom Władimira Putina. Czyli musimy być krok przed Kremlem, po prostu mówiąc krótko. Dobrze, kończąc wątek ukraiński, panie ambasadorze, jeszcze pytanie wydaje się retoryczne, ale jednak są jeszcze tacy, którzy namawiają, apelują, czy wierzą w to, że wojnę w Ukrainie uda się zakończyć w sposób dyplomatyczny, w cudzysłowie tak to nazwę, czyli jakimiś rozmowami pokojowymi. Rozumiem, że to są już raczej scenariusze nierealne. Zawsze gdzieś na końcu są jakieś rozmowy. Nawet jeżeli jedna strona całkowicie przegrywa, historia świata udowadnia, że nawet strona, która po prostu leży na łopatkach, mówiąc kolokwialnie, muszą być jakieś podpisane, jakieś uzgodnienia, jakieś warunki podyktowane chociażby tej stronie i to się odbywa jednak przy dyplomatycznym stole. Oczywiście z udziałem przedstawicieli armii, jeżeli to jest otwarta, gorąca wojna. Więc takiej perspektywy nie wykluczał całkowicie, aczkolwiek ta wojna wydaje się, że potrwa jeszcze długo. Rosyjskie rezerwy są znaczące, ale inicjatywy mają zdecydowanie Ukraińcy i są w tej chwili w dosyć intensywnym natarciu, które może doprowadzić do wypchnięcia rzeczywiście wojsk rosyjskich w ogóle z terenów, które zajęły na początku wojny, a być może z tych obszarów właśnie, które poprzez jakieś takie nielegalne, zupełnie absurdalne referenda uznali za swoje. Więc te sukcesy oczywiście nie będą jeszcze oznaczały końca konfliktu, zwłaszcza, że on się rozgrywa na bardzo wielu polach. Ja tylko zwrócę uwagę, że to, co się dzieje w OPEC, czyli wśród krajów producentów ropy naftowej, warto śledzić, bo to ma wpływ na wojnę i to ma wpływ na postawę, na sytuację krajów europejskich, w tym Polski przecież. Pomimo wysiłków prezydenta Bidena i jego dyplomacji, kraje OPEC podjęły jednak decyzję o ograniczeniu produkcji ropy naftowej o 2 miliardy baryłek dziennie, więc to jest poważne ograniczenie i niekorzystne dla Zachodu generalnie rzecz biorąc, ponieważ cierpimy w oczywisty sposób z powodu braku dostaw z Rosji i sankcji, które zostały nałożone. Arabia Saudyjska, Zachód, która można powiedzieć króluje tam w sensie symbolicznym jako królestwo, ale też dosłownie jest głównym graczem, współdziałała tutaj z dyplomacją Putina i ograniczyła
to wydobycie, co będzie oznaczało oczywiście podwyżkę cen ropy i ropopochodnych produktów, a to będzie oznaczało trudniejszą sytuację ludności. Być może też zmniejszy trochę, odrobinę szansę prezydenta Bidena i Partii Demokratycznej w zbliżających się wyborach uzupełniających w Stanach Zjednoczonych. Sondaże bo jeżeli nie benzyna... są optymistyczne dla Bidena i dla demokratów. No niestety ta wiadomość jest bardzo niekorzystna, bo oczywiście podwyżka cen paliwa w Stanach Zjednoczonych ma dramatyczne skutki na postawę przeciętnego wyborcy i po etapie obniżek pewnych, uspokojenia rynku będziemy mieli prawdopodobnie do czynienia znowu z zawirowaniami, a to może wpływać zasadniczo na głosowanie na początku listopada. Pamiętajmy o tym, że większość Amerykanów jednak głosuje za, patrząc na sytuację ekonomiczną, inne kwestie. Na drugim miejscu, jak dzisiaj czytałem w sondażach, jest kwestia aborcji. I to działa na rzecz demokratów, którzy są za liberalizacją. Ale na pierwszym miejscu zdecydowanie to inflacja i sytuacja ekonomiczna prostu przeciętnej rodziny amerykańskiej. Panie ambasadorze, teraz pytanie o Siergieja Andriejewa. Czy pana zdaniem on powinien w dalszym ciągu być tu w Polsce? Czy nie powinien dostać oficjalnego komunikatu ze strony MSZ-u, że jest persona non grata, że dziękujemy panu za współpracę? Po tym, co Andriejew robi już od wielu, wielu miesięcy, on się zajmuje głównie politycznymi prowokacjami. Ostatnio pokazał to także po rozmowie w MSZ-cie w sprawie pseudoreferendów zorganizowanych na terenie Ukrainy. Czy pana zdaniem w obecnej sytuacji jest sens, żeby tutaj w Warszawie funkcjonował ambasador Federacji Rosyjskiej? Znaczy praktycznie ambasador Andriejew nie ma tu nic do roboty. To znaczy nasze stosunki z Federacją Rosyjską sięgnęły dna praktycznie rzecz biorąc. Można powiedzieć, że uległy całkowitemu zamrożeniu, więc tu nie ma jakby pola do rozmów. I z tego punktu widzenia my nie mamy nic do przekazania ambasadorowi rosyjskiemu. Podobnie jak to, co on mówi, nie ma żadnego znaczenia dla polityki polskiej. Więc patrząc na to w ten sposób, można powiedzieć, że rzeczywiście jego obecność jest zbędna, ale to nie będzie decyzja Unii Europejskiej. Musielibyśmy tutaj sami po prostu... No właśnie, bo w tych dziwnych okolicznościach, przepraszam, że wchodzę panu w słowa, ale nagle obóz rządzący mówi, że to musi być wspólna decyzja krajów członkowskich. To jest takie bardzo ciekawe, bo w niektórych sytuacjach zupełnie odcinamy się od jednolitych, solidarnościowych decyzji wewnątrz Unii Europejskiej. W innych z kolei się odwołujemy do tej solidarności, więc to rzeczywiście punkt widzenia zależy od punktu siedzenia obozu władzy w tym przypadku. No ale wiemy też, że kraje bałtyckie zdecydowały się na wydalenie ambasadorów rosyjskich ze swoich terenów. W związku z tym pytanie, czy pana zdaniem my także, nawet ze względu na pewną symbolikę, nie powinniśmy postąpić podobnie? Myślę, że tak. Zresztą konferencja ambasadorów, z którą mam przyjemność współpracować, być członkiem jej, wyraziła taką opinię już wiele tygodni temu, że stan stosunków i perspektywa tych relacji jest tak marna, że praktycznie rzecz biorąc obniżenie stosunków do poziomu charge d'affaires, czyli de facto technicznego poziomu, jest zasadne. Oznaczałoby to oczywiście wycofanie również ambasadora Polski z Moskwy, ale nie wydaje mi się, aby ambasador Krajewski, który tam urzęduje, miał coś do powiedzenia ministrowi spraw zagranicznych czy innym urzędnikom Federacji Rosyjskiej. Jesteśmy w stanie bliskim dna relacji, więc to może być tylko techniczne. Myślę o służbach konsularnych, które mogą się przydać oczywiście i one są potrzebne. Ale de facto pożegnanie się z ambasadorem Andriejewem nie zmieniłoby zupełnie naszej sytuacji. Byłoby jakimś gestem, jeżeli chcemy oczywiście razem z republikami bałtyckimi pokazać, że nie mamy o czym więcej rozmawiać, ale z całą pewnością nie znajdziemy wielu naśladowców. Panie ambasadorze, czy dziwi pana fakt, że polski rząd domaga się odszkodowań za straty materialne i niematerialne od rządu niemieckiego, a nie domaga się ich od rządu rosyjskiego? No oczywiście powinno być to rozłożone równomiernie. Te straty pochodzą z dwóch stron.
Wydaje się, że w tej sytuacji, jaka jest, to żądanie kierowane do Berlina ma charakter przede wszystkim polityczny, wyborczy. To jest zauważalna już od jakiegoś czasu. Koncentracja Prawa i Sprawiedliwości, czy Zjednoczonej Prawicy generalnie, na konserwatywnych, skrajnie prawicowych środowiskach. Oni walczą o tych, którzy no, chcieliby, nie wiem, pojechać na czołgach do Berlina prawdopodobnie i którzy mają taki wojenny nastrój i odwołują się do nich, chcą umocnić się na właśnie prawej stronie. Stąd gesty wykonywane przez prezesa Kaczyńskiego, ale i innych członków partii, no, mają być gestami, które mobilizują taki twardy, najtwardszy już zupełnie elektorat, zapominając o tym, że obowiązują nas jednak prawo międzynarodowe, że mamy jednak jakieś porozumienia, że Niemcy są naszym największym partnerem handlowym. I cała polityka polska właściwie po 1989 roku była nakierowana na to, żeby mieć lepsze stosunki, to już stało się symboliczne, z Niemcami niż Niemcy z Rosją. Osiągnęliśmy właściwie ten stan, zwłaszcza ostatnio, kiedy Niemcy stały się bardzo, wypowiadają się mocno przeciwko Kremlowi w związku z konfliktem, wojną w Ukrainie. Więc powinniśmy dbać o te relacje, dobre relacje z Niemcami. To jest nasz najbliższy sąsiad, można powiedzieć. Są fundamentalne dla naszego członkostwa w Unii, dla naszej przyszłości cywilizacyjnej. I wszelkie te opowieści o pociągach, z których wyrzucani są polscy pasażerowie, czy o Polakach, którzy jadą zbierać i są oczekiwani, żeby zbierać owoce jakieś, czy warzywa w Niemczech, po prostu trzeba włożyć między bajki. Ale jest taka część elektoratu, która będzie tego słuchała i będzie w to wierzyła. Dobrze. I do nich to jest kierowane. Praktycznie nie ma to żadnego znaczenia. To zadrażnia, tylko pogarsza relacje, doprowadza do tego, właśnie, że bo jesteśmy otoczeni konfliktami. O to chciałam zapytać. Tak bardzo praktycznie pana zdaniem, jaki skutek odniesie taka, a nie inna polityka Zjednoczonej Prawicy? Te opowieści dziwnej treści prezesa Jarosława Kaczyńskiego, czy Janusza Kowalskiego, czy innych polityków, którzy no właściwie swoje jestestwo polityczne w tej chwili na antyniemieckości budują. Czy to jest tak, że to realnie może wpłynąć na pogorszenie naszych stosunków w jakiejś dłuższej perspektywie? Czy to jest tak, że Niemcy doskonale wiedzą, o co chodzi, zdają sobie sprawę z tego, że to jest głównie rozgrywka na użytek wewnętrzny, wyborczy, polityczny, w związku z tym nie będą w cudzysłowie rzecz jasna wyciągać jakichś daleko idących wniosków z takiej, a nie innej postawy polskiego rządu? Jak pan sądzi? Czy to realnie może mieć rzeczywiście długowymiarową, długoperspektywną jakąś konotację? Niemcy zachowują się niezwykle powściągliwie i to widać było w wypowiedziach ambasadora Bagera, a także podczas wizyty nie dalej jak przedwczoraj. Wczoraj właściwie było wystąpienie pani minister Baerbacher. To jest takie mówienie, no mówiliśmy się już co do reparacji, wszystko zostało zamknięte, uznaliśmy, mamy mocne granice. I oni mają daleko idące zrozumienie, że to jest element gry politycznej i kampanii wyborczej, jaką prowadzi Prawo i Sprawiedliwość. Ale oczywiście jest to budowanie jednocześnie atmosfery, która nie sprzyja zaufaniu, nie sprzyja przede wszystkim gospodarce, bo pamiętajmy o tym, że o ile rząd może prowadzić, rząd mam na myśli rząd niemiecki, prowadzić taką politykę zrozumienia i powściągliwości i wybaczania wszelkich obraźliwych sformułowań, jakie padają, o tyle przedsiębiorcy będą patrzyli na atmosferę, jaka panuje w relacjach, a ta atmosfera jest zła. I po prostu nie będą chcieli otwierać nowych zakładów, wkładać pieniędzy w gospodarkę polską, gospodarkę unijną przecież, bo znajdą sobie inne miejsca, które są bardziej stabilne, bardziej przyjazne, choćby Czechy czy Słowację. To są dwa kraje, które chyba najbardziej korzystają na tym,
że my prowadzimy jakąś zupełnie absurdalną własną wojenkę, można powiedzieć, że prywatną wojenkę prezesa Kaczyńskiego z kanclerzem Scholzem i z całymi Niemcami. No, no cóż, należy ubolewać nad tym. To jest do zreperowania oczywiście. Jeżeli przyszłoroczne wybory po pierwsze się odbędą, a tu wiem, że pani redaktor będzie rozmawiała o nowej ustawie, która jest planowana i ona stawia wiele poważnych znaków zapytania co do przyszłości wyborów między innymi, ale jeżeli one się odbędą i jeżeli dokonana zostanie przez Polaków zmiana, to myślę, jestem przekonany, że ta naprawa relacji jest absolutnie możliwa w relatywnie krótkim terminie. Gorzej będzie z instytucjami naszymi w kraju. Je reperować będzie znacznie trudniej. Nasi sojusznicy dość dobrze analizują sytuację, jaka jest w Polsce i odnoszą się z takim, można powiedzieć, wyrozumiałością starszego rodzica trochę, który no jednak to swoje dziecko, czy to tę swoją rodzinę, a jesteśmy w tej rodzinie, no po prostu toleruje, no i czeka, aż ktoś dojrzeje. No tak, tylko szkoda zawsze odgrywać rolę czarnej owcy w tej rodzinie. Panie ambasadorze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Ryszard Sznepf, ja pozdrawiam. Dziękuję. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Kłaniam się. Dziękuję bardzo. Już za chwilę, drodzy moi widzowie, dr Anna Materska-Sosnowska z Uniwersytetu Warszawskiego u nas w studiu, ale ponieważ mi się już kończy cierpliwość na Państwa uwagi dotyczące poprawiania mnie nieustannego w sytuacji, kiedy mówię w Ukrainie, jest tutaj taka część widzów, która notorycznie mówi, że się mówi na Ukrainie. Otóż, drodzy Państwo, zanim komentuje się pewne sprawy, to warto sięgnąć do źródeł i warto sprawdzić swoją wiedzę w sposób rzeczowy. Więc ja pomogę. Obie wersje są poprawne. Można mówić i na Ukrainie, i w Ukrainie. W tej sprawie wypowiedziała się kilka dobrych tygodni temu Rada Języka Polskiego przy Prezydium Państwowej Akademii Nauk. Jeżeli dla Państwa nie jest ta instytucja autorytetem, no to ja już nie mam więcej argumentów. Także naprawdę rozstrzygnijmy to raz na zawsze. Niech każdy używa takiej formuły, jaka mu odpowiada. Ja używam formuły w Ukrainie ze względu na szacunek wobec Ukraińców i ze względu na konieczność poszerzania w Polsce języka inkluzywnego, języka włączającego. Dziękuję. Nie wracajmy do tego tematu. Już za chwilę pani doktor Anna Materska-Sosnowska. Państwo i samorządy. To samorządy są poza państwem. Samorządy stoją obok państwa. Samorządy to państwo w państwie, panie pośle. Co to jest? Co to jest? Samorządy to jest część władzy państwowej, taka sama jak władza rządowa, samorządowa, jest jedna władza i niech się samorządy nie migają przed tym, że jak trzeba wykonywać obowiązki wobec swoich mieszkańców, to wtedy umywają ręce. Władza, cała władza w kraju dzisiaj odpowiada za to, żeby Polacy mieli ciepło w domach. My jako rząd robimy wszystko, żeby tak było i oczekujemy, że samorządy nie będą stały obok, tylko też będą w tej sprawie działać. Wysoka Izbo, chcemy dać szansę tym samorządom, które chcą pomagać swoim mieszkańcom, żeby mogły to robić. Stworzymy i tworzymy w tej chwili system, który pozwala, również system finansowy, który będzie służył obniżeniu jeszcze ceny węgla, który pozwala na to, aby ci samorządowcy, którzy mają, wiedzą, na czym polega ich misja, żeby mogli tą misję realizować. Natomiast niestety tacy samorządowcy jak Rafał Trzaskowski na pewno z tego nie skorzystają. Już to zresztą zapowiedzieli. Trudno. Nie chcemy ich do niczego zmuszać, ale niech mieszkańcy ich rozliczą. Panie ministrze Sasin, jest pan po prostu bezczelny. Zrzucanie na gminy obowiązku dystrybucji węgla to jest bezczelne lenistwo pana, spółek Skarbu Państwa i państwa rządu. Ale to też przyznanie, że wasz rząd nie działa. Nie zrobiliście nic, żeby zabezpieczyć polskie rodziny przed jesienią i zimą, choć od listopada zeszłego roku wiedzieliście, że będzie kryzys i że węgla zabraknie. Nie zrobiliście nic, a teraz minister próbuje swoje zaniedbania zrzucać na samorządy. Ale nie znamy te numery. Polacy doskonale wiedzą, jak jest.
idzie zima, a węgla nie ma przez Sasina. I albo pan, panie ministrze Sasin, im ten węgiel dowiezie do ich domów, albo to pana ludzie wywiozą na taczkach z ministerstwa, bo żadna rodzina nie będzie marzła po to, żeby pan mógł sobie grzać wygodny stołek w ministerstwie. Pani marszałek, składam wniosek o informację ministra Sasina o zabezpieczeniu dostaw węgla. Pani poseł, to nie jest wniosek formalny. Dziękuję, dziękuję pani poseł. Państwa gościem dr Anna Materska-Sosnowska, politolog, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Pani doktor, zanim przejdziemy do kwestii pana Sasina, węgla i innych historii, to właśnie jak tutaj siedziałyśmy dosłownie tuż przed wejściem na antenę, kilka informacji takich bardzo istotnych z ostatniej chwili do nas przypłynęło, więc jestem zobowiązana państwu je przekazać i skomentujemy to z panią profesor przy okazji. Premier wprowadza drugi stopień alarmowy Bravo. Potencjalnie zagrożona jest infrastruktura energetyczna. Premier Morawiecki podpisał zarządzenie, które wprowadza ten drugi stopień alarmowy wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Polski. I tutaj jeszcze mamy kilka szczegółów. Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania. System Bravo wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informacje o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności. Pani zdaniem coś rzeczywiście się może wyjątkowo niebezpiecznego dziać? Czy to jest raczej działanie prewencyjne związane z Nord Streamem i innymi historiami, na przykład naruszeniem naszej przestrzeni powietrznej przez Rosjan wczoraj? Bardziej bym to z tym wiązała, zwłaszcza po ataku jakimś terrorystycznym na Bałtyku. No to też cała ta infrastruktura jest realnie zagrożona. I jeżeli jest wojna u bram, to to zagrożenie jest oczywiście większe. Natomiast nie chcę tutaj doszukiwać się też cynizmu, ale trudno się go nie doszukiwać po tym, jak patrzymy, co się dzieje w rządzie i wokół niego. I jak wyglądają te przepychanki takie właśnie pomiędzy poszczególnymi panami i frakcjami w samym gabinecie. Więc z jednej strony... Przekierowanie uwagi trochę, tak? Przekierowanie albo też próba skupienia uwagi i też pokazania jakiegoś takiego... próby zarządzania kryzysem, dlatego że to, coś robimy. To, co w ogóle nie wychodzi w tej chwili rządzącym, no to jest właśnie pokazanie zarządzania sytuacją kryzysową. Tego w ogóle nie mamy z tym praktycznie do czynienia. Jest chaos informacyjny, chaos w działaniu. Nie ma tego, czego powinniśmy oczekiwać i co powinno być. Jakie są możliwości działania w takiej sytuacji, czy jeszcze w innej. Inną informację, którą też pani przed chwilą przytoczyła, no to jest właśnie próba wprowadzenia cen jakichś reglamentowanych, zamrożonych. A to chwila, moment, bo na razie o tym Bravo rozmawiałyśmy. Teraz informacja dla widzów. Rząd mrozi ceny prądu dla kolejnych grup. Premier mówi, że to jest super ważna wiadomość, tak to określił. Chodzi o częściowe zamrożenie cen prądu dla odbiorców wrażliwych i dla samorządów. Premier dodał, że zmieni się mechanizm kalkulacji cen, ale rząd planuje także kolejne dopłaty. Zapowiadane są również nowe taryfy dla małych i średnich przedsiębiorców. To jest bardzo ważna informacja, dlatego że jeżeli czytamy wyniki dotyczące gospodarki, nastrojów, zapowiedzi, tego co ostatnio przekazał również Bank Europejski Bank, jakie są notowania na przyszły rok, no to wszystko wygląda źle albo bardzo źle. I to jest oczywiście na wypadek i tak na wypadek niepogarszającej się sytuacji z Rosją. Jeżeli ta sytuacja się pogorszy, no to tutaj każdy czarny scenariusz wtedy jest niestety możliwy, ale jakby to jest poza nami. Natomiast to, o czym właśnie powiedziałyśmy zdanie wcześniej, że rząd dopiero planuje, czyli najpierw jest na przykład wypowiedź ministra Sasina o dodatkowych podatkach, jest wypływ... Żeby wypowiedź? Tweet? Tweet, tak. No to wypowiedź pisemna w medium niekoniecznie przez wszystkich obserwowanym, czytanym. I to, co się zadziało na giełdzie po jego tweecie,
daje natychmiastowe efekty, prawda? No to teraz jest próba, to jednak będą zamrożone ceny, czy będzie dopłata. Z tymi dopłatami trzeba bardzo ostrożnie. Czyli gaszenie pożaru, które się samemu wywołało trochę. I ja nie jestem do końca przekonana, czy to jest gaszenie pożaru. Dlatego, że jeżeli są dopłaty, to są dodatkowe koszty. Wiemy, jak to wpływa na inflację. To są bardzo połączone naczynia. I ja mam wrażenie niestety dzisiaj, że to jest takie latanie z tym wiadrem, ale niekoniecznie wiadomo, jak ograniczyć ten pożar i ograniczyć pole przede wszystkim, na którym się to rozlewa. Więc to jest sytuacja bardzo niebezpieczna i dodatkowo wczoraj jest mocna taka ofensywa ministra Sasina, który wiemy w otwartym konflikcie już jest z premierem Morawieckim, no to dzisiaj rozumiem jest otwarta ofensywa premiera Morawieckiego. Co będzie z tego na koniec dnia? No znowu chaos. Mhm. I do tego jeszcze podobno, do tej całej układanki ma dojść Marek Kuchciński. Ja nie wiem, czy pani słyszała, ale podobno od poniedziałku on ma objąć funkcję szefa kancelarii Mateusza Morawieckiego, z którym to Mateuszem Morawieckim też się nie za bardzo lubi, no bo wiadomo... Cóż za ufanie. Tak, prawda? No staram się być delikatna. Zakon PC z panem premierem, no tak nie do końca dobrze się rozumie. To jest przecież jawne granie na nosie Morawieckiemu przez Jarosława Kaczyńskiego. Do czego to pani zdaniem realnie tak naprawdę ma prowadzić? Tylko do permanentnych awantur i zarządzania konfliktem przez prezesa, czy jednak do takiego powolnego wypychania Morawieckiego z kancelarii? Znaczy moim zdaniem, no właśnie, czy z kancelarii, czy z urzędu, bo ja bym do tego dodała jeszcze informację, która była z zeszłego tygodnia, jeszcze nie jest potwierdzona na 100%, czyli że pomimo odwołania z szefa Michała Dworczyka pozostaje on... Tak, on cały czas... Tak, on cały czas... Ale czy on nadal będzie, jak będzie już Kuchciński, czy jeszcze, czy już go wtedy nie będzie? Czy będzie odsunięty na inne ważne stanowisko? No to pokazuje już absolutny taki... Nie tylko właśnie z zakonu PC z Morawieckim, tylko ja to czytam w ten sposób, że ceną pozostawienia przez Mateusza Morawieckiego na funkcji premiera jest pozbawienie go jego najbliższych współpracowników, obsadzenie współpracownikami, do których a nie ma zaufania, nie są z jego frakcji ani z jego bajki. Mało tego, kopią pod nim dołki, widocznie bardzo. Doły, tak. I to taki, w taki sposób niestety już otwarty. Więc ta marionetkowość premiera niestety się wzmacnia, nie osłabia. Co, biorąc pod uwagę sytuację, w jakiej jesteśmy, jest bardzo złym sygnałem dla nas wszystkich. Bo to nie jest tylko kwestia układanki na szczytach władzy, czy tylko w rządzie, czy prezes więcej powie, czy prezes mniej powie. No tylko to przekłada się na takie realne rządzenie i zarządzanie, no tak jak powiedziałam, w sytuacji bardzo poważnej i kryzysowej. I teraz, jeżeli dodatkowo jeszcze wzmocnienie pana Kuchcińskiego i wiemy, w jaki sposób przestał być marszałkiem Sejmu i dlaczego przestał być. No latał sobie za nasze, mówiąc znamy, no to żeby między tylko, innymi. Że właśnie, między innymi. I biorąc pod uwagę jego też zasoby do wypełnienia tej funkcji, no to myślę, że będzie bardziej śmieszno niż straszno. No niektórzy nazywają, że po prostu będzie uchem prezesa w kancelarii. Ale nawet, no może być tym uchem prezesa, tylko dobrze wiemy nawet po mailach Dworczyka, że to ucho można obejść różnymi sposobami i to się działo. I to w ogóle nie o to chodzi, tak? Chodzi o realne zarządzanie. Ale jakie plany ma związane z Mateuszem Morawieckim Jarosław Kaczyński? Czy pani umie na to pytanie dzisiaj odpowiedzieć? Myślę, że plany, które były, uległy daleko idącej modyfikacji, bo Mateusz Morawiecki sprawdził się w takim koncepcie twarzy właśnie bardziej europejskiej. Wszystko to, o czym mówiłyśmy wielokrotnie. Natomiast no, wiemy, że delfinem nie będzie, spadkobiercą nie będzie. Nie stworzył swojego wyraźnego zaplecza, albo zaplecze, które jest i frakcje, które są w Prawie i Sprawiedliwości są silniejsze od samego Mateusza Morawieckiego. W moim przekonaniu Mateusz Morawiecki dzisiaj jest bardzo trudno usuwalny. Nie dlatego, że jest tak dobry czy genialny, tylko dlatego, że bardzo trudno jest znaleźć osobę, która połączy wszystkie frakcje przy stosunkowo niskich kosztach. Jeżeli Morawiecki zgodził się na powrót do rządu Kowalskiego,
no to ministra Kowalskiego, premier Morawiecki, bo zaraz będą obrażone głosy. Tak samo jak jestem doktorem, a nie profesorem, to też dobrze, tak. Dobrze, dobrze. To widzimy, że ta jego pozycja no, jest pozycją czysto taką marionetkową. Tak? I więc jaki jest plan? Jeżeli wymiana miałaby nastąpić premiera Morawieckiego, no to miałoby to sens na ostatni prosty przed wyborami, tak, żeby powiedzieć, nie, nie, to wszystko to, co złe, to on. To on. A ani my, tylko pytanie, kogo dać na tę nową twarz. No ale rozumiem, że nawet na krótkiej ławce chętni będą. Nie zabraknie, tak. Chociaż podobno bardzo mocno pani marszałek Elżbiecie Witek, Jarosław Kaczyński, marzenia przystrugał, mówiąc, że nie jest gotowa i nie ma odpowiedniego doświadczenia na tę funkcję. No, bo to jest prawda, aczkolwiek znamy inne panie premier, które też ani doświadczenia, ani zbytnich kompetencji do tego nie miały. Lepiej, gorzej dawały sobie radę. Natomiast pytanie, czy to tylko niedoskonałości samej pani marszałek, czy niemożność też stworzenia tej większości za. Bo moim zdaniem tu w tym jest też poważny problem. Pytanie jest, co zrobi Kukiz i jak też on będzie głosował. No podobno od dzisiaj już nie głosuje z Prawem i Sprawiedliwością. Tak, to już wielokrotnie słyszałyśmy i słyszeliśmy. Natomiast oni powiedzieli co innego, że jeżeli sędziowie pokoju nie zostaną przegłosowani, no to nie będą głosować. Więc rozumiem, że albo zostaną ci od Kukiza też pozyskani za coś innego. Coś się może wydarzyć. Tak. Zawsze targi można trwają. Tak, zapewne. Dobrze, to teraz kwestia związana z węglem. Marcin Horała powiedział, że rząd zasługuje na piątkę z minusem, jeżeli chodzi o ogarnianie sytuacji związanej ze sprowadzaniem i zabezpieczeniem węgla na zimę. Generalnie można odnieść wrażenie, że obóz władzy jest z siebie zadowolony i twierdzi, że wszystko jest w porządku, że wszystko jest zabezpieczone, że węgiel jest, węgiel będzie. No trzeba tylko po prostu te zakupy robić troszeczkę mniejsze ze względu na trudną sytuację. Czy pani zdaniem sprawa węgla to jest coś, co zedrze ostatecznie teflon z Prawa i Sprawiedliwości, czy nie? Myślę, że to nie jest tylko kwestia węgla, ale to jest kwestia i gazu, który prawdopodobnie będzie, pytanie za jaką cenę. I to są w ogóle kwestie ekonomiczne, prawda? Dlatego, że my mówimy o dużych sumach, o dużych w ogóle, czy samorządy, czy przewiozą, czy dowiozą. Trzeba się zastanowić i pochylić nad osobami, które już w tej chwili mają najciężej i są w grupie już teraz bardzo mocno dotkniętej kryzysem ekonomicznym, z jakim mamy do czynienia. Ja nie mówię w takim ścisłym znaczeniu kryzys ekonomiczny, ale to, co nas dotyka, tak? Więc czy to będą... To nie jest tylko kwestia ceny węgla. Dostępność raz, cena dwa i jak to się przekłada na chociażby na produkcję żywności, dostępność i tak dalej. Więc tutaj niestety obawiam się, a rząd rozdaje pieniądze bardzo szeroką ręką, czyli bez... I zapowiada kolejne dodatki. I niestety tak. Zapowiada kolejne dodatki, co będzie napędzało inflację i to powinny być, ta pomoc powinna być bardzo precyzyjnie dedykowana. Nie wszystkim, tylko tym najbardziej potrzebującym. I czy to zerwie? No moim zdaniem tak, że właśnie te kwestie ekonomiczne zawsze nas dotykają najbardziej i kwestie ekonomiczne we wszystkich społeczeństwach, to one są tym motorem posuwającym nas do demonstracji i do sprzeciwu. Zresztą to widać już w sondażach i oczywiście minister Horała może port budować komunikacyjny, ale to jest taka sama prawda jak z tym węglem. Wczorajsza decyzja Rady Polityki Pieniężnej o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Pani zdaniem to jest przyznanie się do tego, że już RPP i Bank Centralny kompletnie stracili kontrolę nad inflacją? Czy to jest już sygnał po prostu, że no jakoś trzeba kompletnie nie przechlapać sobie sytuacji w gospodarstwach domowych u kredytobiorców, których w Polsce jest mnóstwo? Jedno nie wyklucza drugiego, dlatego że no, tutaj niestety ta niezależność banku jest daleko ograniczona, a zwłaszcza prezesa i to są niestety też tego skutki. Prawdopodobnie jednak powróci w którymś momencie, powinien powrócić do podnoszenia tych stóp, czy nam się to podoba, czy nie. Wiadomo, że nam się nie podoba. Mało kto nie ma w Polsce kredytu tak naprawdę jakiegoś, bo przecież to też dotyczy konsumpcyjnych kredytów.
Natomiast myślę, że dzisiaj jest to zatrzymanie tego procesu spadkowego i próba uspokojenia nastroju, bo jeżeli patrzymy na sondaże dotyczące nastrojów, to one są złe albo bardzo złe. Mhm. Jeżeli patrzymy na nastroje w gospodarce, są jeszcze gorsze. Tak, to rzeczywiście te badania takie są, a mogą być jeszcze gorsze, kiedy zostanie, no właśnie pytanie, czy będą gorsze, czy ludzie będą sobie zdawali sprawę z zagrożenia. Ja mam na myśli projekt ustawy o ochronie ludności. On już tam majaczy od kilku miesięcy na horyzoncie, ale wiemy, że trafił już do laski marszałkowskiej i że w najbliższym czasie prawdopodobnie Sejm się tym projektem zajmie. I oczywiście jest to ustawa, bo ja przebrnęłam przez nią wczoraj, no nie jakoś bardzo dokładnie, no ale ona jest bardzo szeroka, szczegółowych rzeczy dotyczy, jest to gigantyczny materiał. Natomiast klucz tego materiału według mnie, i nie tylko mnie rzecz jasna, ale przede wszystkim konstytucjonalistów, polega na tym, że mamy pomysł wprowadzania tych dwóch kolejnych stanów nadzwyczajnych, czyli stanu pogotowia i stanu zagrożenia, który to może wprowadzić premier, minister spraw wewnętrznych i administracji i wojewoda. I jeżeli mamy prezydenta miasta, dajmy przykładowo Rafała Trzaskowskiego, który powie, no zaraz, my nie będziemy wprowadzać takiego stanu, bo nie ma takiej potrzeby, no to rząd może właściwie swoją wyłącznie decyzją usunąć na razie Trzaskowskiego na boczny tor, wstawić swojego komisarza na czas trwania tego stanu. Tylko nie wiadomo, ile on będzie trwał. Czyli to jest, no właśnie, zamach stanu, bo niektórzy tak to określają. Czy to jest za daleko postawiona teza? Znaczy to jest... Znaczy, jakie to jest niebezpieczeństwo? Znaczy... Ja nie wiem, czy my sobie do końca zdajemy sprawę, jak dalekie to jest niebezpieczeństwo dla nas, obywateli. Ja nie mówię tylko o przejmowaniu władzy, ale o ograniczaniu podstawowych, takich fundamentalnych praw obywatelskich, właściwie decyzją władzy bez żadnej kontroli. I to, co jest najgorsze, że tu nie ma żadnych przewidzianych, żadnych zabezpieczeń, takich właśnie bezpieczników kontrolujących ten stan. I teraz, biorąc pod uwagę to, co Prawo i Sprawiedliwość mówi o wyborach, na razie samorządowych, ale już korpusy pilnujące, zmiana sposobu przeliczania głosów, najlepiej zmiana, w ogóle przeniesienie terminu wyborów i tak dalej, i tak dalej. Do tego dochodzą stany dziwne i różne. To powiem szczerze, że czuję daleko idący niepokój, mówiąc eufemistycznie, jak chciała być pani łagodna, tak? Pytanie, czy zostanie to faktycznie przegłosowane przez Kukiza, dlatego że wtedy, znaczy przy pomocy Kukiza, dlatego że wtedy nie ma już żadnych barier, nie ma żadnych granic i można sobie wyobrazić sytuację wyłączania poszczególnych terenów, tak, czy ograniczania. Jeżeli do tego patrzymy na to, co się dzieje w ogóle z samorządem, co władza chce zrobić, jaką recentralizację, jakiej recentralizacji dokonuje, no to jest to odwrócenie takich fundamentów państwa demokratycznego. Bo to może mieć wpływ na wybory na przykład. Ależ oczywiście. Zdajemy sobie z tego sprawę, ależ prawda? Oczywiście, jeżeli ma to wpływ na wybory, no ma to wpływ również na nasze podstawowe prawa. No zobaczmy, co się stało na przykład przy granicy z Białorusią. Jak obywatele tam zostali odcięci właściwie nawet od możliwości zarobkowania, tak? Czy poszły za tym rekompensaty, czy nie? W jakim stanie żyją? My już o tym dzisiaj nie rozmawiamy, mówimy, tak? Tak? Mhm. No dobrze, tylko co jeżeli ta ustawa przejdzie? Nie umiem pani odpowiedzieć na pytanie, co jeżeli ona przejdzie, dlatego że to jest rząd, który nie przestrzega prawa w żaden sposób. Tak? Czy to są wyroki Trybunału, czy to są wyroki sądów europejskich. Nie jest to przestrzegane, czyli no, co w momencie, jeżeli to przejdzie. Jedyne, co możemy robić, no to musimy i powinniśmy głośno o tym mówić, apelować, protestować, wywierać również nacisk następnie na prezydenta, żeby nie podpisywał takiej ustawy. No bo wtedy to naprawdę, no, podstawą państwa jest obywatel, tak? To państwo jest dla obywatela, a nie obywatel dla państwa. Obywatel piszczyk, obawiam się coraz bardziej. Pani doktor, jeszcze jedna kwestia dotycząca ministra Budy. Ministra Budy, który przyznał wprost, że brak pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy działa na korzyść Prawa i Sprawiedliwości, bo ułatwi wygranie wyborów.
Nie, wie pani, to co panowie ministrowie często mówią w przestrzeni publicznej, nie nad wszystkim musimy się pochylać. Ja słyszałam... Nie, ale to jest tak, moim zdaniem bardzo istotne, bo to pokazuje clue całej tej sytuacji. Nie. Wyjaśnia, dlaczego my tych pieniędzy, o nie się nie staramy w tej chwili, dlaczego nawet wniosek o nie nie został złożony. Ja trochę inaczej to czytam. Ja to czytam w połączeniu na przykład z tym, co się mówi o Niemczech, tak? Że Niemcy jak chcą nam dokopać, a często chcą, jak powiedział prezes, no to robią to przez Unię Europejską. Czyli Unia Europejska jest zła, bo tak naprawdę głównym sterującym Unią są Niemcy, a Niemcy nas nie lubią, więc wiadomo, że my niczego nie uzyskamy. Czyli to nie jest nasza wina, tylko to jest wina generalnie Niemców, mówiąc w krótkim przekazie. Minister Buda powiedział to po wyborach we Włoszech, tylko zapomniał chyba, że Włochy korzystają z KPO i odbudowują z KPO. Jeżeli oni uważają, że brak KPO przyczyni się do wygrania, bo będziemy tacy silni i zamknięci w sobie, prawda, i tylko my, to znaczy, że żyją w tak zamkniętej własnej bańce, również informacyjnej, że nie widzą rzeczywistości, bo brak KPO również odbija się na wyborcach Prawa i Sprawiedliwości i ten brak tych pieniędzy jest coraz bardziej dotkliwy. I można dodrukowywać pieniądze, można wrzucać więcej pieniędzy na rynek, ale to nie zmienia faktu, że jest źle, a będzie jeszcze gorzej, niestety, tak? I to też musimy sobie zdać z tego sprawę. I przeciętny obywatel widzi, jak to wygląda i jakie są konsekwencje braku działania i pieniędzy. Bo jedno niestety wiąże się z drugim. Więc ja tę wypowiedź nie traktuję jako taki zamysł i taki głęboki plan, tylko taką... No są w psychologii i w socjologii znane takie zjawiska, dlaczego powtarzasz pewne frazy i pewne prawdy, jak wypierasz rzeczywistość i fakty. To na koniec jeszcze dwa zdania o opozycji. Od samego początku naszego spotkania, które trwa już 20 minut ponad, mówimy o poszczególnych ruchach, projektach, planach obozu władzy, które mogą być dla wielu kontrowersyjne lub też nieakceptowalne, lub też po prostu zagrażać demokracji. Czy pani zdaniem opozycja wykorzystuje te wszystkie elementy, o których my mówimy? Czy opozycja mówi o tym w sposób wystarczający? Czy jest w tej sprawie wystarczająco aktywna? Ja sobie nie przypominam, żeby ktoś bił na alarm w sprawie ustawy ochrony ludności w sposób, który jest w stanie przebić się do szerszej opinii publicznej. Ja bym odwróciła pytanie, co to znaczy dzisiaj przebić się do szerszej opinii publicznej? Bo proszę zwrócić uwagę, komukolwiek że... nie mówiłam o tej ustawie o ochronie ludności od wczoraj, wszyscy mówili, co? Jak to? Nie, czy nie słyszałem o tym? No nie. Naprawdę, no to być może, akurat miałam pecha, ale nie wiem jak nasi widzowie, to znaczy, ja bym powiedziała w ten sposób. Jeżeli Jarosław Kaczyński gdziekolwiek jedzie i powie największą głupotę, to albo przez memy, albo przez informacje trafia to do szerokiego odbiorcy i jest to jeden z głównych przekazów we wszystkich informacjach, jakie są. Czy ma to sens, czy nie ma to sensu, prawda? Mało kto z nas już potem słucha analizy takiej pogłębionej. Natomiast opozycja, w moim przekonaniu, naprawdę wszystkie ugrupowania opozycyjne są bardzo aktywne. Naprawdę jeżdżą po Polsce, spotykają się, rozmawiają. Pracują u podstaw, jak to się naprawdę mówi, tak. Pracują u podstaw i to jest intensywne. Ale to jest daleko posunięta dywersyfikacja. W związku z tym, jeżeli skupimy się na jednym, no to powiemy, no tak, robią, mówią, ale proszę zobaczyć. 20 minut mówimy o rządzie i 2 minuty jest na opozycję, co robią i jak robią. Czy jest to wystarczająco słyszalne? Ja bym powiedziała tak. Czy chcemy więcej? Tak. Czy powinno być głośniej naszym zdaniem? Tak. Ale znowu zależy do którego medium i jak to się przebija. My mamy inny problem jako Polacy. Sposoby poszukiwania informacji. Sposoby weryfikowania tychże informacji. I tutaj te kanały są w moim przekonaniu niewystarczające. Natomiast i o ustawie, o której pani wspomniała, i społeczeństwo, przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego od dawna o tym mówimy i politycy też o tym mówią. Czy wystarczająco? Nie wiem.
To pytanie pozostaje na razie nie bez odpowiedzi. Albo byłoby fajnie w sumie, gdyby Państwo sobie odpowiedzieli na pytanie, czy w sposób wystarczający. Pani doktor, bardzo dziękuję. Doktor Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski. Tą rozmową kończymy dzisiejsze wydanie. Oczywiście wracamy do Państwa jutro o godzinie 9. Kłaniamy się. Bardzo Państwu dziękujemy za obecność. Bez Państwa by nas nie było. Oczywista oczywistość, cytując klasyka. Jutro o 9 jesteśmy z powrotem. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa mówi do jutra.